Witam serdecznie z tej strony Czeberdach. Gramy w Blackguards. Spróbujmy znaleźć Usina. Karawana niewolników. Zdecydowanie gdzieś. Ja mam takie dziwne wrażenie, że jeszcze tutaj nie wszystko sobie przeszukałem. Ale na pewno te lasy. Te kapliczki mnie ciekawią. Czy ja wykonałem te zadanie, czy jeszcze mam szansę, czy już spieprzyłem to? Nie wiem. Kończy się karawana niewolników. Tu podążymy. No, póki co bezproblemowo. Nikt nam nie przerywa w trakcie wędrówki. I od razu mamy walkę. Mamy gości. Trochę za mocno przesadziłem. O. Mamy gości raz. Oho, to jest chyba jakiś, cholera, mag. Strażnik. Samych strażników mam, okej, trzech strażników. I może mamy jakieś przedmioty, z których możemy korzystać. Nie, nie bardzo. Nie bardzo. Podejrzewam, że tych strażników tu będzie więcej. Horrender. A póki co. Możemy strzelać, to jest mała. Szybkość plus 2, w dzikich terenach jesteśmy. O. 85%, na tego mamy 90%, to jest kusznik. Tak, zdecydowanie w kusznika. Ładnie. Naurim, ty sobie poczekaj jeszcze chwilę. Najam. Czy ty w kogokolwiek w kusznika jeszcze? Takiego by się bardzo przydało zlikwidować jako pierwszego. I jak najszybciej. Bardzo ładnie. O nie, gość biegnie. Gdzie on biegnie w ogóle? Zurbaran. Okej. Okay. Ty masz jasno określony cel. Naurim. Teraz mamy kusznika. Okej. Okay. Oraz Naurima. Który podbiegnie sobie na przykład tu. Nie. Naurim sobie podbiegnie nie aż tak daleko. Tu podbiegnie. I skończy turę. Mała. Tak, tego gościa koniecznie chcę załatwić w pierwszej kolejności. Ładnie, padł. Naurim. 45... Dlaczego tylko 45% masz, stary? 70%, a tak masz 45. Co on tutaj ma w ogóle za... Ma parowanie. Źle. Źle. A, próbujemy w takim razie. No właśnie, sparował. Ten gość, po co on tam biegnie? Chciałbym się zapytać. Oberwał. Dobrze. I kto to teraz? Magik. Magik. Magik, ty w sumie... W sumie ty poczekaj. O, ty nie możesz czekać? Czemu nie możesz czekać, stary? No w takim razie... Pociągnijmy tego gościa na przykład czarem ognia w ten sposób. Ładnie, bardzo ładnie. Ajdź. Gość już nie żyje. Ten gość już nie żyje. Na tego mamy 5% trafienia, tylko 55%. Okej, okay. Przesuńmy się w takim razie. Oddalmy. Teraz są 90 i na tego nie mamy w ogóle celu. Więc załatwimy tego kolesia. Naurim. Znowu masz 45 tylko. Trafiłeś, pysznie. Więc próbujemy. Strasznie mało procent, jeżeli chodzi o możliwość trafienia. Naurim. Zurbaran.
Znowu. Rzucaj czar, stary. O, to praktycznie załatwi sprawę. 30% na niego. Tragedia. Jest, krytyk wszedł. Sprawnie, sprawnie idą te walki. Nic z kasy, żeśmy nie zdobyli. We're looking for a good, God-fearing man named Usim. No one? We've got company, I'm afraid. O nie, poważnie. Who might this be? A handful of splendid specimens. Dwóch gości. Put on your weapons and bend your knees before Diego and... O nie, ich jest więcej. No matter what the dwarf is about to say, we have no hope of winning this fight. Put down your weapon, Norum. Cholera. Co, poddaliśmy się... O, faktycznie, nie było... nawet najmniejszych szans. Czyli znowu za kratkami. Newcomers. Some of you will stay here. Others will move on and perhaps even win glory as gladiators. But you all have one thing in common. You're now slaves. The sooner you get used to it, the better. No i się to obey the following rules. You own nothing unless we give it to you. You will not talk unless asked. Wow. You will not attempt to escape. Break one of these rules and your heads will grace our fences. We'll soon find out what pisać. Work each of you is suited for. Good luck. No come dzięki. On. Let's see how we can get out of here. Okej, okay, czyli mamy od razu próbę ucieczki. Możemy pogadać z Helio i Diego. Oraz Kalablan. Pogadajmy najpierw. Naprawdę nic już nie mam? Wszystko mi... Sfatygowany pas mi dali, jakąś pałkę. O, tragedia. Znowu pałka. Gdzie jest mój kostur? Bronie. Mamy maczugę. Z przedmiotów nic. Ale tragedia. Najam, ty też masz pałkę. Ty nie jesteś, kurczę, one nie są dobre w broniach obuchowych. Aj, nie spodziewałem się czegoś takiego. Dobra, Kalab. And who are you? They call me Kabla Karastula Ben-Najjara. Rastula? Isn't that the god of the sons of the desert? I proclaim the power of the one and only god. Jedynego Boga? Son of the Beni Derwez. A disciple of Said ibn Ilram al-Musa. Okay. I'm a dervish, one of the Sultan's magic dancers. And now you're a slave. The infidels captured me, but I'll never be their slave. Dobra, i teraz mamy najam, dervish. What does a dervish do? Tańczą. We call down Rastula's power and glory unto the world. Our dances proclaim the death of the infidels. Naurim, łowcy niewolników. What do you know about the slave hunters? The Monterreys. A cruel couple. Not the way husband and wife should be. On the first day I refused to eat my morning gruel because an infidel had touched the bowl before me. Then the man behind me fell over with a bolt in his forehead. Decide how much you want your superstitions to affect the other slaves, the woman said. And then? Rastula, forgive me. Ever since I have sinned against our Lord, biedny, złamali cię moralnie. Dobra, spytajmy się o szansę na ucieczkę. You know how to escape? Not without a bolt in my back. Aha. Czyli pełen znowu optymizm. Be strong. Dzięki, Kalable. Przydałoby się zorganizować jakieś dwa łuki, ale póki nic z tego. Porozmawiajmy jedynie z Helio i Diegiem Monterreyowy. I don't care if she's beautiful. You're all I need. The witch must die. Her witchcraft cost us three good men, and you let her ensnare you. She'll die, all right. Marwyn wants her for the arena. He'll throw her to his nine hordes. That virgin? Dziewięć yes, hord. Such a waste. She's a gorgeous young lady. Co za czarownica? Back to the others. Aha, czyli tyle. Może what teraz. Else? Infidels?
Sprzeczka, sprzeczka. The slave hunter couple seem to be having marital problems. That's right. Helia is jealous. Diego has been swooning over that beautiful woman. Aurelia tu jest. For several days. Aurelia. Marwan, the leader of the slave hunters, gave him a bag of gold for the witch, but Helia is not so keen on her. Aurelia. Świetnie. That would be a strange coincidence. Świetnie, koleżanka. Be strong. Okay. Form up. Time to separate the wheat from the chaff. Dwa mi nowe wyzwania. A new future awaits every one of you. Już się niepokoję. Fighters will lead the glorious life of a gladiator. Those who are neither are best suited to work in the rice fields. Rice fields sound good to me. To find out what you were born to be. You'll fight each other in groups. Oh, stay yeah. close to me and give it your all. We need to become gladiators. Gladiators? Let the battle begin! Zurbaran chciałby na pola ryżowe zdecydowanie. Okej, okay, co tu się dzieje? Gdzie są moi ludzie w ogóle? Tu jest kurcze mała. Tu jest... Gdzie jest Najam? Najam jest tu. Zurbaran jest tu, okej, okay, a... Naurim tu. Aj, Naurim, ty masz szansę podbiec do tego gościa i zdzielić go pałką, ale tu masz taki fajny przesmyk, a ci nie walczą na szczęście. A kim jest ten pan? O Boże, tu jest jeszcze jakiś drań. O, Naurim, dobra, to jest jasne i klarowne, co mamy zrobić. Pozbyć się najpierw tego gościa, żeby ci, co czarują, mogli sobie spokojnie czarować. O, będzie bolesne doświadczenie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięciu przeciwników. Na nas zszło czwórkę. O, niezbyt mnie to cieszy. Dobra, ruszamy w takim razie tutaj. I bijemy. Za 11. Pięknie. Tak, to gościa bolało. Bolało. Mała. No cóż ci pozostaje? Też tylko podbiec i łotać. Masz 80% szans. Mniejsze obrażenia, ale zawsze coś. Teraz. Teraz nasza wiedźma, jedna z... Sprawdźmy, co ona ma za czary. Z ofensywnych nic, z defensywnych nic. Może kogoś przyspieszyć, dać sokoli wzrok lub kogoś mocno osłabić. O, świetnie. Ale z tym się jeszcze wstrzymamy. Ty sobie podbiegniesz, powiedzmy, tu. Tu. I na razie będziesz czekać. Spudłował gość. Ci będą biegli jako szaleli. O, on ma coś... broń. Kill-off jakiś. I mamy jeszcze magika. Magik, który... w sumie... ma... znowu bardzo klarowne zadanie. O, nie może. Holender, jasny magik. Źle, źle, źle. Nawet bardzo źle. Holender. Czy ty stąd będziesz w stanie rzucić zaklęcie na kogokolwiek ochronne? Błagam, niech się tak stanie. Tylko na przeciwnika, no to świetnie. W takim razie podbiegaj tu. I co? I nie możesz nic zrobić. Dobra, zmarnowałem tą turę, ale schowałem cię za to. O, teraz kto? Najam. Najam, która teraz rzuci zaklęcie. Mianowicie to, oślepienie na przykład na 71 na niego. Ajć! Nie udało się. Tego gościa trzeba jak najszybciej się pozbyć. Tego się obawiałem niestety.
Dobra. Znowu najam. Najam. Rusz się, powiedzmy, tu. I z tej odległości będziesz czarować, koleżanko. Jeszcze raz oślepienie, na przykład na niego. Błagam, trafiła w końcu. Mało mi zaatakowano. O, idź. I Naurima. Zurbaran, czy ty już możesz rzucić to zaklęcie chrzanione? Możesz. Rzuć na Naurima. Dziękuję ci pysznie. O, łódź. Teraz Naurim. Ci goście są totalnie zdrowi. Naurim może zaatakować tylko dwóch. Ten ma za 95. Zdecydowanie na tego. Pysznie, krytyk wszedł. I dwie rany od razu ma. Teraz mała. Mała, w takim razie łota i tego gościa. Za 4, niewiele, ale ranę mu zadałaś. To jest zdecydowanie dobre w mojej sytuacji. I znowu czar. Który już jest poddany negatywnym skutkom. Nie ten. Nie ten. Ten. Dobrze. No to w takim razie tego. Dzięki. Dobrze, spudłował ten gość z killoffem. I teraz mam tutaj nieprzyjemną sytuację, ale najpierw muszę uzbroić w zbroję z ciała małą, żeby nie oberwała za mocno. Dziękuję. Pudło. Nic się nie stało. Ten gość jest do bani już. Spróbuję wykończyć tego, co się prawie że udało. Teraz się uda. Pysznie. I co teraz? Co teraz? Mamy 9 punktów astralnych. Czy mnie na cokolwiek stać? Oślepić już tutaj nie chcemy nikogo. Chociaż może za 1 56% szans. Spróbujmy. Spaliła. Trafił za 8 z Naurima. Źle. Nawet bardzo źle. No i Zurbaran. W sumie chłopie, oszczędzaj manę, bo nie wiadomo, co się będzie wydarzać w przyszłości. Za piąteczkę. Tak, bić tego gościa w pierwszym kolejności. Mała, podbiegasz. I również łotasz go. O, pudło. Kto to teraz? Najam. Najam, ty już, powiedzmy, podbiegniesz i będziesz... Jeszcze raz spróbujemy ten czar rzucić. 56%, musi wyjść w końcu. Wyszło. Tak. I teraz już zadanie jest chyba ułatwione. Z gośćmi oślepionymi. Zdecydowanie chyba ułatwione. Bardzo ładnie. Czy to go wykończy? Nie jeszcze, niestety. Najam. Przystąp do bicia. Dziękuję. W sumie tego gościa moglibyśmy w dwa ognie wziąć. To mogło być naprawdę rozsądne. Ouć. No niestety. Na szczęście Naurim jeszcze nie jest ranny. Tak, spróbujmy w tego gościa walnąć. Dziękuję. Mała, dokończ go, błagam. Dzięki. Okej, tutaj już wszystko jasne.
No co on się tak broni paskudnie? Naurim. Who's next? Uniknął? Poważnie? Dobra, no to tego łotamy. Za trzy. Za trzy. I tego się pozbądźmy, błagam. Nie. Tak, to już będzie koniec. I teraz został już tylko jeden gość. Pięknie. Congratulations, you were born, gladiator. I have a feeling a glorious future. No ja nie mam tego przeczucia. I have a feeling you're not going to be around long enough to see it. They'll pay good money for you in LLM. You're not taking us to Mengbilla? Only the best get to fight in Mengbilla. No właśnie, czyli się jednak rozeszły, powiedzmy, drogi do Mengbilli. Nie za bardzo nam się udało trafić tam. Za to dostaliśmy punkty przygody. Honorable Master Diamantus, the new gladiators are here. I sto, znowu. Kiepsko to widzę. Not very promising. I hope you like beans and grain. That's all you'll get from now on. Fasola i ziarno. I prefer greenweed. I don't care who you are or what. All that counts is how you fight. Diamantus. You'll certainly find that out soon enough. Dobrze. Co się stanie z naszymi rzeczami? Spytajmy. O, świetnie. Spytajmy o życie gladiatora, czyli... Niepokorny dzikus. Kim jest niepokorny... Co się dzieje? Spytajmy o obowiązki w takim razie. What next? I need to make gladiators out of you. That's not going to be easy, especially with this weakling. Now that hurts. To, Stranzo will equip you, and then we'll dye the sand red. Pysznie. Już chyba wszystkiego się wyuczyłem, więc skończmy rozmowę. Aha, to jest Diamantus. Trochę inaczej wygląda na obrazku. Tutaj Clarissa. Uzdrowicielka. Na razie nie potrzebujemy zwrócić. Ta Katę. A więc mamy ludzie. Kupiłem ostatnio DLC. Nie pamiętam jak się nazywa. W każdym razie dotyczące właśnie tej postaci. Prawdopodobnie dołączy do naszej drużyny. Mam taką nadzieję. Ale pogadajmy z kim się tutaj tylko da. Uzdrowicielka. No, uzdrowicielka nam nie pomaga. Clarissa. Radża. I am Clarissa. Do you seek rest and relaxation in the temple of the goddess of love? Oh. Well, most definitely. What? There's nothing wrong with a little wine and rose water? 8 talarów. Weź komplet świątyni. Weźmy. No i co? Co to mi dało? Zurbaran się po prostu zabawił. Okej. Okay.